Zmarły w poniedziałek mieszkaniec gminy Lipno nie miał koronawirusa, poinformował Tomasz Stube z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wynik badania wykonanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu nie pozostawia żadnych wątpliwości. Oznacza to jednocześnie, że z rodziny mężczyzny i innych osób, które miały z nim kontakt, zdjęty został nadzór epidemiologiczny. Jak informuje Kalina Pabisiak Ignaszewska z Powiatowej Stacji Sanitarnej epidemiologicznej w Lesznie, badanie laboratoryjne potwierdziło koronawirusa u mężczyzny w średnim wieku, który niedawno wrócił z zagranicy. Jego stan jest dobry i przebywa w izolacji domowej. W środę 1 kwietnia rano na terenie Lesznej powiatu zakażonych było w sumie 11 mieszkańców. Siedem osób przebywa w izolacji domowej, w szpitalu. Wobec siedmiu osób zastosowano nadzór epidemiologiczny, a 317 osób objętych jest kwarantanną. Dobre wiadomości płyną z Poznania. We wtorek szpital opuściły dwie osoby, kobieta i mężczyzna, którzy hospitalizowani byli z powodu koronawirusa już są zdrowi. Kolejne osoby najprawdopodobniej będą mogły wrócić do domu w najbliższych dniach. Na razie nie ma wśród nich mieszkańców Leszna ani powiatu, bo ci zachorowali później.